pracy, chodzili do tej szkoły, tu się uczyli, tu zdobywali swoje pierwsze doświadczenia. I tu wykuła się niepodległość, tu była lekcja patriotyzmu. Ten budynek powstał jak Feniks z popiołu. Wszyscy mogliśmy oglądać postępy w remoncie. Wspomina się tych, którzy tu się uczyli, a mianowicie macie Państwo tablicę z Bolesławem Brusem. Ci, którzy tutaj zarządzali, tak jak Mieczysław Asłanowicz, Karol Piechowski, wspaniali dyrektorzy, proszę o jeszcze jeden krok. W imieniu nas wszystkich, Żółkiewszczaków, absolwentów, uczniów, nauczycieli, przyszłych uczniów, wykonajmy jeszcze ten jeden krok. Wspólnie wykonajmy ten krok, aby w tym oto kwartale pomiędzy ulicami Konarskiego, Asłanowicza, Krótkiej i Teatralnej powstał jeszcze jeden budynek. Budynek zwany halą sportową.